najczęściej jak para przychodzi do mnie w jakimś kryzysie seksualnym, to oczywiście zajmujemy się najpierw wszystkim innym, a nie seksem, bo trzeba posprzątać tą dynamikę związkową, czyli kto tu rządzi, kto jest górą, a kto nie rządzi i nie jest górą. Trzeba posprzątać komunikację, bo bardzo często ludzie w ogóle nie chcą ze sobą rozmawiać, toczą takie monologi w głowie. Ja mówię i od razu słyszę odpowiedź, najczęściej wyimaginowaną przez siebie, więc się kłócą. Mają też dużo oczekiwań, które często też trzeba brutalnie zweryfikować, bo na przykład myślą, że jak w związku się rodzi dziecko, to jest bardziej zajęcie dla jednej osoby, a nie dla tej dwójki, która to dziecko wspólnie ma. No różne takie przekonania pracują, ale jak to się posprząta, no najczęściej się okazuje, że głównym problemem pary jest utrudnianie sobie życia. To znaczy życie do jakiegoś... Często mam w gabinecie ludzi, którzy mają naprawdę dosyć fajne życie. Jak porównują swoje życie do życia swoich rodziców czy dziadków, to wiele rzeczy wychodzi im na plus. Nie tylko status materialny, ale na przykład dostępność podróży, możliwości rozwoju, realizacji pasji i mnóstwa rzeczy, których my kompletnie nie doceniamy, bo mamy je zaoferowane przez świat, bo tak, bo one tu są. I jak już ludzie przestaną utrudniać sobie życie w tej relacji i obarczać tą siebie i tą drugą osobę jakimiś oczekiwaniami, które są kompletnie z kosmosu, to okazuje się, że można naprawdę fajnie spędzać wspólnie czas, że ten związek jest bliskością, przyjaźnią, że jak się pozbędziemy tego koszmarnego mitu romantycznego, że zawsze ma być tak jak wtedy, kiedy zakochaliśmy się w sobie po raz pierwszy, bo nie będzie, to możemy zacząć się kochać głęboko, tak z zaangażowaniem, z odpowiedzialnością, jak dorośli ludzie, a nie jak nastolatkowie albo studenci. I takie upraszczanie relacji, nie trywializowanie jej, nie sprowadzanie, nie wiem, do płacenia kredytu i sprzątania w domu raz w tygodniu, tylko właśnie upraszczanie jej z tych możliwych trudności, to mi się wydaje najważniejszy proces, który każda para powinna dla siebie zrobić. W zasadzie niezależnie od tego, na jakim etapie życia się znajdują, czy są na przykład przy bardzo ważnym progu rozwojowym, jakim są narodziny dzieci, czy są przy progu rozwojowym, jakim jest choroba, czy są przy progu rozwojowym, jakim jest wyjście dzieci z domu, bo to też jest bardzo, bardzo trudny moment, czy starzenie się, czy utrata pracy, bo tych progów rozwojowych my spotkamy w życiu i w związkach bardzo dużo. I często po prostu nie myślimy o tym, że życie bywa ciężkie i fajnie jest radzić sobie we dwoje, zamiast mieć nieustannie pretensje do drugiej osoby, że nie jest dość idealna, dość perfekcyjna albo dość w ogóle jakakolwiek.